Wąskotorówka znowu jeździ w Gliwicach. W nowo otwartej restauracji o nazwie PKP, czyli Pyszne Kurcze Pyszne. Pomysł na restaurację powstał kilka lat temu. Dzięki inicjatywie i pomysłowi pana Tadeusza Popiela, który jest miłośnikiem kolei i kolejnictwa. W restauracji znajduje się różnego rodzaju eksponaty, modele kartonowe, metalowe z jego prywatnej kolekcji. Restauracja nawiązuje do kolejki wąskotorowej, która jeździła kiedyś w Gliwicach, już niestety nie jeździ. Na ścianach znajdują się wszystkie dworce, jak i trasa kolejki wąskotorowej. Restaurację otworzyliśmy 20 września 2014 roku. W naszej restauracji PKP, czyli Pyszne Kurcze Pyszne, jak sama nazwa wskazuje, głównymi daniami w karcie są dania z drobiu. Podajemy takie dania jak Pyszne Kurcze Pyszne, czyli kurczak faszerowany jarzynami, gęś, która jest faszerowana, jest to udko z gęsi faszerowane czerwoną kapustą i boczkiem, ale specjalnym daniem w naszej karcie jest filet z kaczki pośpiesznej. Ale mamy również inne dania w karcie, takie jak wąskotorówka, czyli schab faszerowany szpinakiem i serem fetą. Podajemy również takie bardzo tradycyjne dania, jak rolada z kluskami i również golonką. Teraz usmażymy wąskotorówkę i fryteczki oraz ugotujemy kluski do PKP, czyli do kurczaka z jarzynami. A tutaj mamy przygotowaną już pierś z kaczki pośpiesznej. I za chwileczkę będziemy podawać na talerz. I teraz już nałożymy danie. A teraz podamy gąskę do klusek i główne danie w karcie PKP, czyli kurczak z jarzynami. Filet z kaczki pośpiesznej, czyli pierś kacza w sosie z żurawiny, z wina czerwonego, z jabłek i z rodzynek. Jestem pierwszy raz w tej restauracji z ukochaną. Wprawdzie mieszkamy w pobliżu, ale jakoś tak do tej pory nie wiedzieliśmy, że to jest taka fajna restauracja. Dopiero jak wczoraj szukałem w internecie różnych restauracji, żeby gdzieś zarezerwować miejsce, okazało się, że PKP jest bardzo wysoko pozycjonowana i zarezerwowałem stolik na dzisiaj, przez co jesteśmy tutaj i faktycznie pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, bardzo ładny lokal, fajnie to wszystko urządzone, piwo zostało podane, przyjechało w lokomotywie, w zasadzie w wagonie, którą ciągnęła lokomotywa. Czekamy na główne danie. Pierwsze wrażenia są naprawdę super.
przychodzimy tutaj od czasu do czasu, jesteśmy chyba trzeci raz. Lokal jest po prostu wyjątkowo zaaranżowany, ma taki naturalny klimat, menu jest przejrzyste, bardzo konkretne, potrawy są dobrze przygotowane, obsługa jest bardzo miła, no i dzieci chyba się tutaj nie nudzą, mają do dyspozycji tablety, no i furorę robi oczywiście cała kolejka. Mi się podoba tutaj dlatego, że jest ta ciuchcia, co rozwozi napoje różne. Dlatego tutaj przychodzę, jest po prostu fajnie. Jak i w Polsce jesteśmy jedyną restauracją, gdzie właśnie mieszkańcy mogą do nas tutaj przyjść i zobaczyć miniaturowy świat kolei. Mamy swoje dworce, jest ich 10. Promujemy nasze miasto Gliwice, jest tutaj jeździ nasza tramwaj czwóreczka. Kierujemy się głównie do rodziców, rodzin z dziećmi, żeby pokazać własnym dzieciom, że restauracja to nie jest nic strasznego. W trakcie oczekiwania na posiłek dzieci mogą przejść do naszego kąciku zabaw, zabawić się, mogą pograć, poukładać puzzle. Mamy także kolorowe tablety dla dzieci, gdzie jest na niej kolorowe menu, gry edukacyjne, kolorowanki. Klimat u nas jest bardzo przyjemny. Menu mamy bardzo skonstruowane także w śmieszne słowa, a więc czytając menu nie jest to takie standardowe jak w innych restauracjach. Zdarzyły nam się dwa przypadki za rękę na sali, gdzie żeby właśnie wąsko torówka pociągiem dowiozła pierścionek, zatrzymuje się ten pierścionek przy pani, która siedzi przy stacji. Jest wielkie zaskoczenie. Serdecznie zapraszamy do naszej wąskotorówki, do restauracji PKP. Pyszne kurcze pyszne.